Do tej pory, od stycznia 2015 roku, pracodawcy tej konkretnej branży transportowej są niestety zderzeni z przykrą rzeczywistością bardzo dalekich idących obciążeń administracyjnych i finansowych związanych z narzuceniem formuły delegowania pracowników, czyli rejestrowaniem pracowników, tłumaczeniem dokumentów i koniecznością wyliczenia płacy minimalnej, co jak się okazuje już w kilku legislacjach nie jest łatwe,